Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych, a dzisiaj tym gościem jest Bartosz Żurakowski, szef artystyczny i pierwszy dyrygent Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Witam pana serdecznie, dobry wieczór Państwu, panie dyrygencie i szefie artystyczny. I mam takie małe wyrazy współczucia, bo Filharmonia bezdomna chwilowo i gracie gościnnie w Teatrze Zdrojowym. Jak ta praca tam przebiega? Da to się wytrzymać? My jesteśmy bardzo cierpliwi i w muzyce muzyk potrafią... to wszędzie może grać, prawda? Na ulicy również, w podziemiach. Może gdzie nie tam, na ulicy, gdzie może trzeba, nie to gra, tak? W podziemiach. Mhm. Natomiast oczywiście ten okres przemiany Filharmonii, który jest spowodowany no, remontem, rozbudową, takim sporym remontem, gruntownym poważnym remontem i przeobrażeniem naszej sali koncertowej w lepsze warunki, raz, że akustyczne dla nas muzyków, ale też i w lepsze warunki dla widowni, która za parę miesięcy zasiądzie w tej sali, no, wiąże się z tym, że my musimy Nie zawieszając sezonu artystycznego, a wręcz przeciwnie, grając jeszcze bardziej intensywnie i tą działalność naszą muzyczną rozwijać w tym okresie. No, jesteśmy zmuszeni do takiego wędrowania po Wałbrzychu. Oczywiście salę prób dzięki uprzejmości władz mamy w jednym z budynków w Szawnie Zdroju, gdzie sobie to zaadoptowaliśmy na salę prób. A jeśli chodzi o koncerty, no to tak jak publiczność łaskawa mogła się już zorientować i też przyzwyczaić przez te parę miesięcy, koncertujemy wszędzie, czyli po sąsiedzku w Teatrze Zdrojowym salę audytoryjną użyczyła nam Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. No to jest też taki okres w tym momencie, w którym rozmawiamy, że no, skończył się na razie okres nagrywania w kościołach, więc musimy ten no okres tak, też już, ten okres też już mamy, zimno. Tak, ten okres też już mamy za sobą, bo jeszcze we wrześniu, w październiku grywaliśmy w kościółkach tutaj też po sąsiedzku i też w tym miejscu dziękuję księżom tak, i dobra wola pastorowi, gospodarzy. Pastorowi za gościnę i umożliwienie przeprowadzenie tych koncertów. No i oczywiście jak wróci ten okres letni, to będziemy chcieli gdzieś też w niektórych świątyniach zagrać koncert. No i czekamy z utęsknieniem na powrót do naszej sali, w której jak już... mówią wam, kiedy by to nastąpiło? No żywimy nadzieję, że we wrześniu rozpoczniemy nowy sezon. Więc ja no, już z muzykami myślę, że... podejrzewam, że to już nastąpi i z muzykami nie możemy się doczekać, kiedy zasiądziemy na naszej scenie i zaczniemy pracować już w tych takich komfortowych warunkach dla ucha, gdzie dźwięk no tak, bo rozchodzi się zgodnie jest, z jego tak, prawami słuchaczy, fizyki. Tak, teraz tak, bo to akustycznie ma być o wiele lepiej, ma być wentylacja. Tak, współpracujemy ze znakomitym studiem akustycznym z Wrocławia, ze znakomitym inżynierem od dźwięku. I pierwsze nasze takie rozmowy to były właśnie o tym, żeby akustyka była taka na pierwszym, trzeba. Na pierwszym miejscu. Przede Jasne. Wszystkim. No tak, no to wszelkie inne są tak, w sali są koncerty są na dalszym miejscu, choć oczywiście też ważne. Mimo tego tułaczego trybu pracy, jaki w tej chwili ma Filharmonia, pracuje w Filharmonii rezydent dyrygent. To taka nowa inicjatywa Ministerstwa Kultury. Na czym to polega? Bo ten dyrygent jeszcze jest i uczy się, a płaci mu ministerstwo, to jest, tego co wiem. To jest bardzo piękna i cenna inicjatywa, która wyszła parę lat temu z Instytutu Muzyki i Tańca. To jest też, podejrzewam, pokłosie tego, że w pewnym momencie w filharmoniach, w operach zanikło takie stanowisko, jakim było asystentura.
asystent dyrygenta, asystent dyrektora artystycznego, czyli młodego człowieka, który kończył studia. I, ale musiał się jeszcze trochę pouczyć. Z racji tego, że to zrobię taką przerzutnię do historii. Każdy instrumentalista od początku ma kontakt ze swoim instrumentem w procesie kształcenia przez wiele, wiele lat. Śpiewak tak samo, no ten instrument ma w sobie, który kształtuje i pielęgnuje. Natomiast dyrygent, kiedy rozpoczyna studia dyrygenckie, oczywiście dobrze jest, jak ma ten kontakt od początku przez proces dydaktyczny, kontakt z orkiestrą i kiedy profesor prowadzący ma możliwość udostępnienia mu tej orkiestry, czy też orkiestra akademicka. Natomiast niejednokrotnie zdarza się tak, że młody adept sztuki dyrygenckiej tego kontaktu z orkiestrą nie miał, czyli z instrumentem, z którym pracuje. To może to troszeczkę nieładnie tak mówić, ale dyrygentów tak jest. Wiemy jak brzmi dyrygent. Jasne. Dyrygent brzmi wtedy, kiedy staje przed ludźmi i pracujemy z zespołem, pracujemy z muzykami, pracujemy z orkiestrą. I ja się bardzo cieszę, że coś takiego nastąpiło, że nastąpił pewien taki powrót do tej takiej asystentury. To jest oczywiście w zmienionej formie, bo ta rezydentura trwa raptem rok i rok ma swoje ramy, gdzie my musimy z tym młodym człowiekiem przeprowadzić próby. On musi się uczyć asystować przy próbach. On musi te próby sam przeprowadzać, zarówno całościowe, orkiestrowe, jak i sekcyjne. No, autorytet to się akurat wypracowuje przez lata. Natomiast pewne cechy charakteru trzeba mieć w sobie i być człowiekiem otwartym i przede wszystkim lubić, kochać pracę z ludźmi. To powinno też charakteryzować dyrygenta. No tutaj się tak złożyło, że swego czasu, też parę miesięcy temu, zadzwonił do mnie młody człowiek. I tak przypomniała mi się historia, kiedy ja byłem w jego wieku. Ja dzwoniłem, chodziłem, pytałem starszych kolegów, że tak powiem w cudzysłowie, kolegów starszych po fachu, którzy są teraz, już wtedy, a teraz są też tuzami polskiej dyrygentury. Ja już też w racji ze swojego wieku też z nimi współpracuję już na zasadach, prawda, koleżeńskich. Ale też mi się ta historia przypomniała, kiedy ja szukałem asystentury, pukałem do różnych drzwi i też zdarzył się człowiek, który mnie przyjął, powiedział, że potrzebuje asystenta, powinien się pan rozwijać, proszę bardzo. I tak jak samo, to pomaga właśnie tak, więc, w pracy. Więc człowiek powinien mieć w sobie też taką dozę, raz że empatii, a jednak pamiętać o tym, co los, czym los nas obdarował i trzeba jednak młodym umożliwiać i to też w jakiś sposób oddawać. Troszeczkę się rozgadałem na ten temat. Natomiast w każdym razie w Filharmonii Sudeckiej tak, aktualnie jest młody, jest zdolny, rezydent. Jest młody, zdolny adept sztuki dyrygenckiej, pan Radosław Droń, który zresztą pochodzi z tych ziem, jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Pierwszy koncert już w ramach rezydencji miał w październiku, w zeszłym tygodniu miał drugi koncert z bardzo ciekawym programem, z bardzo trudnym, ale poradził sobie z nim znakomicie. A po drodze jeszcze, no cóż, prowadzi w ramach tej edukacji, podczas tej rezydentury prowadzi pierwsze próby, zarówno sekcyjne, jak i całościowe w programach, które finalnie ja dyryguję. Ale też już zdarzyło się nagłe zastępstwo, gdzie pan Radosław musiał z dnia na dzień wziąć partytury i podjąć decyzję, że dyryguje. No tak, ale jest życie dyrygenta. Tak jest. Też czasem tak się może wszyscy przez zdarzyć. To przechodziliśmy. Jasne. I też z tego pięknie wybrnął na obronną ręką. Piękny był koncert. No i teraz przed nami dalsza praca. Nad próbami, nad repertuarem. Filharmonia Sudecka będzie miała swojego Oczywiście, wydaje absolwenta. Mi się też, że jeżeli mamy tutaj z tych ziem tak zdolnego młodego człowieka, to trzeba go wesprzeć, bo Anusz będzie następcą. A
nigdy nic nie wiadomo, oczywiście. Tak trzeba myśleć. Proszę nam powiedzieć jeszcze, jakie w najbliższym czasie, jakich rewelacji można się spodziewać, atrakcji w Filharmonii Sudeckiej, bo coś pan wspomniał o rewelacji miesiąca, co to będzie? No to tak, jeszcze w styczniu, tak? Jeszcze podczas trwającego obecnie stycznia, już za dwa dni mamy koncert w ramach rewelacji miesiąca. Odwiedzi nas włoska znakomita harfistka Floreda Zacchi. Jak wspomniałem, harfistka, Harfa rzadko się pojawia. Solo tak. Na estradzie. Tak. Ja tak mówię, że to jest harfistka, która jest nadworną harfistką wielkich wytwórni fonograficznych na świecie, Deutsche Grammophon i Decca. Także to już o czymś bardzo świadczy, się cieszę, tak? Że maestra Zacchi zgodziła się z nami zagrać i przyjęła nasze zaproszenie. Ba! Że znalazła termin na wizytę w Wałbrzychu. Tak, to jest godne podziwu rzeczywiście, a że nie za 3 lata na przykład. Tak, że nie za 3 lata. Nie stanowiło to dla niej problemu, że właśnie jesteśmy podczas remontu, że nie jesteśmy w naszej sali. Powiedziała, zagram w tych warunkach. Tak, nie lubi grać po prostu. Tak, no jak kochamy sztukę, to gramy. Co ciekawe, zagramy z panią Zacchi 4 pory roku Vivaldiego i uwaga, pani Zacchi będzie realizowała partię skrzypcową na harfie. I no, to brzmi partię klawesynu, która zawsze to rzeczywiście będzie rewelacja miesiąca. Kiedy dokładnie i gdzie? Zapraszamy Państwa na ten niezwykły koncert już 19 stycznia do sali audytoryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na godzinę 19. No to się rzeczywiście fantastycznie zapowiada. Panie Bartoszu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. No, wszyscy melomani liczą, że cierpliwie jakoś wytrzymacie na tym chwilowym wygnaniu. Cóż ja mogę powiedzieć? Ja tylko mogę podziękować publiczności, że wędrujecie Państwo razem z nami, że jesteście z nami. Bądźcie w dalszym ciągu z nami wszędzie tam, gdzie się pojawimy z koncertami. Ja tutaj wspomniałem o koncercie 19 stycznia. Tak, jesteśmy widzi pani, w 2018. To jest ten wrzesień, już we mnie tak siedzi głęboko z tym powrotem do sali, że już teraz powiedziałem w styczniu, tak. Powiedziałem o wrześniu. Tak, więc wspomniałem o koncercie z panią Zacchi 19 stycznia, a 20 zaraz na drugi dzień jedziemy do Brzegu Dolnego na koncert ponowny z maestro Wiesławem Hochmanem, więc jeśli ktoś jest nadal spragniony, nadal kontaktu artystycznego z maestro Hochmanem, serdecznie zapraszam, bądźcie Państwo z nami 20 stycznia w Brzegu Dolnym, tu pod Wrocławiem. Niedaleko. O godzinie 18 będzie pyszna kolejna uczta muzyczna karnawałowa. Jasne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za te zapowiedzi. Przypominam, 19 stycznia włoska harfistka Filharmonii Sudeckiej, sala Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a opowiedział nam o tym wszystkim pan Bartosz Żurakowski, szef artystyczny i pierwszy dyrygent Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu.